Cześć kochani, witajcie w pierwszym odcinku naszego nowego cyklu. Cyklu, w którym będziemy poszukiwać igły w stogu siana, nieuchwytnego, nieosiągalnego czegoś, co prawie na pewno nie istnieje. Czego będziemy poszukiwać, droga żono? Będziemy poszukiwać ekranizacji, która bije na łeb i na szyję książkę. To będzie cholernie trudne wyzwanie, chyba jesteśmy masochistami albo idiotami, że w ogóle się tego podejmujemy. Wszystko w jednym. Wszystko w jednym. Dziś zaczniemy od premierowego filmu, który właśnie pojawił się na DVD, czyli Za niebieskimi drzwiami, na podstawie bestsellera o tym samym tytule Marcina Szczygielskiego. Także nie wyłączajcie się i zostańcie z nami. Zwykło się mówić, że Hollywood nie istniałoby, gdyby nie ekranizacje książek. To jednak książki są bardzo dużą inspiracją dla twórców filmów, Fabryce Snów i zresztą nie tylko, co widać po tym polskim filmie. Dziś mamy taką sytuację niecodzienną, bo czytaczowa przeczytała film i obejrzała książkę. A ja jako totalny ignorant tylko obejrzałem film. Więc to ty powiesz, o czym jest ta historia. A więc ta historia opowiada o Łukaszu Borskim, który po wypadku samochodowym, w którym jego matka zapada w śpiączkę, trafia do ciotki, która prowadzi pensjonat, hotel i w tymże hotelu znajdują się pewne niebieskie drzwi, za które Łukasz przechodzi i trafia do pewnej magicznej krainy. I tam właśnie dzieje się akcja książki. Może nie całkiem, bo również dzieje się wszystko w rzeczywistości tam w tym hotelu, ale dużo dzieje się właśnie za niebieskimi drzwiami. O tym filmie w ogóle mówiło się, że to jest szczyt możliwości polskiej techniki, jeżeli chodzi o efekty specjalne. Zwiastuny pokazywały nam wymyślne krajobrazy, w ogóle efekty specjalne, jakich w polskim kinie chyba się jeszcze nie widziało. Taki magiczny świat, taki pełnokrwisty, pełen barw, kolorów, wszystkiego. I w zasadzie ten zwiastun był bardzo przekonujący. Sama postać Krwawca, wydaje mi się, została dość dobrze pokazana w filmie. Zapowiadało się naprawdę nieźle, zważywszy w ogóle na to, że mamy twórców polskich, którzy pracują za granicą w efektach specjalnych, na przykład Łukasz Bukowiecki, który pracował przy filmach o Harrym Potterze i przy wielu innych fantastycznych filmach, również jest Polakiem, taka tutaj ciekawostka, także można się było spodziewać, że to będzie coś dobrego. A czy okazało się czymś dobrym? No ja bym powiedziała, że było to jedno wielkie rozczarowanie. W porównaniu do książki. Książka w ogóle podobała ci się, nie podobała książka ci się? Książka mi się podobała. No co prawda wiadomo, to jest to książka dla dzieci, więc nie oceniam jej z perspektywy mojej osoby, czyli osoby dorosłej. I uważam, że mojemu dziecku by się spodobała ta książka. Jest naprawdę historia niesamowita. Są niesamowite stworzenia tutaj. Co prawda one też są w filmie, ale są, no powiedziałabym, że bardzo słabo zrobione. Dla mnie takim... rozczarowujące. Dla mnie pierwszym wielkim rozczarowaniem, jeżeli chodzi o film, jest od twórca głównej roli, bodaj Dominik Kowalczyk, który chyba po raz pierwszy stanął przed kamerą i mam takie wrażenie, że zero emocji jest w tym chłopcu, zero gry aktorskiej i to wszystko jest takie sztuczne, na jednym wyrazie twarzy. Generalnie ten chłopiec wygląda tak, jestem szczęśliwy. Boję się. Jestem przerażony. Zaraz umrę. Biegnę. Ale... Były przebłyski, kiedy się denerwował, kiedy krzyczał. Kiedy krzyczał, naprawdę było widać taki, w tych oczach taką złość, ale to były takie naprawdę sporadyczne. Wyjątkowe sytuacje, no, w których to było widać. Trochę przykro, no bo naprawdę wydaje mi się, że chłopiec bardzo pasował do roli Łukasza, ale niestety nie poradził chyba sobie. Twarz to nie wszystko. Twarz to nie wszystko i oczy to nie wszystko, chociaż ma naprawdę niesamowite oczy. Naprawdę. My zwykliśmy w ogóle śmiać się z Daniela Radcliffe'a w Harrym Potterze, który również dobrym aktorem na pewno nie jest, ale Radcliffe w porównaniu do Kowalczyka to jest niebo a ziemia. I tutaj ta postać, ta sztuczność cały czas mnie bolała. W ogóle cały ten film dla mnie był bardzo, bardzo sztuczny. Efekty specjalne, momentami wybitne, przechodziły w kicz. Gdzie było widać po prostu pracę grafików, którzy robili to, w pośpiechu. Wiadomo, efekty specjalne wymagają wielkich budżetów, tego tutaj ewidentnie zabrakło albo budżetu, albo talentu. Wierzę, że talent Polacy mają, co pokazują za granicą, więc pewnie zabrakło budżetu. Bo to była po prostu jedna wielka dla mnie paranoja. Sama historia... Nie wiem, może ty czytając książkę nie zgodzisz się ze mną, ale dla mnie nie trzymała się kupy. No, chłopiec przechodzi do magicznego świata, gdzie poznaje Krwawca. Nie wiemy skąd on się wziął, jaki jest jego cel, o co temu człowiekowi, temu vilainowi chodzi, co on w ogóle chce osiągnąć, dlaczego, po co. Jest po prostu, a potem go nie ma. A w książce wszystko jest wyjaśnione, kim jest, jaki jest jego cel i tak dalej.
Przy czym rozmawialiśmy na pewno po filmie, po obejrzeniu filmu. Ja przewidywałem w czasie filmu, jakie będzie zakończenie i okazało się, że filmowego zakończenia nie zgadłem, a filmowe zakończenie nie jest książkowym zakończeniem, a książkowe z kolei zakończenie odgadłem bez problemu. Tak. A film tylko dlatego, że spieprzyli zakończenie, udało mi się odgadnąć, tak? Tak. Czyli Daniel zgadł zakończenie książki, ale nie zakończenie filmu, ponieważ oba się różnią. No, nie ukrywajmy, zakończenie filmowe jest debilne. I tak naprawdę nie rozumiem, jaki był cel tej zmiany, bo to była tak naprawdę niezbyt istotna zmiana, znaczy inaczej. Nie wiem, co ta zmiana miała dać. Jaki był cel tej zmiany, bo mogło zostać tak, jak było w książce i wszystko byłoby bardziej takie, no nie wiem, trzymałoby się kupy, może tak. Może nie do końca, ale no to dla mnie bez sensu. Po co zmieniać coś, co nie ma jakiegoś tam większego wpływu na wcześniejszą fabułę? No po co? No z naszej rozmowy wynikało, że to zakończenie książkowe jednak tłumaczy wiele rzeczy, a film po prostu coś urywa i tyle, koniec. Czas antenowy się skończył, wypadł do domu. Zapłaciliście za bilety, obejrzeliście to, wypadł, zeżarliście ten swój popcorn, to wypieprzać z tego kina! I książki czytać. Tak, zdecydowanie książka jest dobra. Ja się zastanawiam, bo film na DVD jest rozszerzony o 10 minut niepokazywanych w kinie. Zastanawiam się, o jakie 10 minut chodzi i ile straciłby film w wersji kinowej, bo rozszerzony na pewno nic nie zyskał, przynajmniej w mojej opinii. Dla mnie to jest po prostu film bezsensowny, bez ładu składu, z dobrym pomysłem, ale beznadziejną realizacją, począwszy... Bo wiadomo, efekty specjalne to nie wszystko, ale jeżeli nie mamy efektów specjalnych, to niech zagra to aktor. Patrzcie na teatr. W teatrze nie mamy efektów specjalnych, aktor całym sobą wszystko oddaje. Tutaj nie mamy ani efektów specjalnych w wielu wypadkach dopracowanych, ani nie mamy aktora. W zasadzie jedyny pozytyw tego filmu dla mnie to jest pewien stwór biegający po suficie. To zostało naprawdę fajnie, w hollywoodzkim stylu przedstawione. Naprawdę pełnia kunsztu. I to jest jedyna scena dobra. Ale jeśli chodzi jeszcze o hollywoodzkie zagrywki, ten film doczekał się naprawdę hollywoodzkich zagrywek, czyli czegoś, czego w ogóle w książce nie było. Nienawidzę tego, kiedy dodaje się sceny zupełnie niepotrzebne, nie mające w ogóle związku z książką. W Harrym było pełno takich książek, tych scen, ale tutaj też. I po co? Ja się pytam, po co? Skoro tu było wszystko się dopełnia. I gdyby wszystko było tak jak w książce, ten film byłby zupełnie inny. Już pomijam w ogóle efekty specjalne, ale chodzi o samą fabułę, samą treść. Ja zadaję sobie natomiast pytanie, skoro w Empiku płaci się za to, żeby coś było w topce, to zastanawiam się, czy w filmach też płaci się za to, żeby zdobywać nagrody. Patrzcie, ile tutaj jest prestiżowych nagród filmowych. I to nie są maliny, co mnie bardzo osobiście dziwi, bo dla mnie to jest kandydat do... To jest Złota Malina się nazywa? Chyba Złota Malina, tak. To jest dla mnie zdecydowany kandydat. Nie mam nic więcej na temat tego filmu do powiedzenia. Dla mnie wielkie rozczarowanie, najlepsze sceny zostały pokazane w zwiastunie, a reszta to jest po prostu... Chcę zapomnieć. No tak więc podsumowując, tę rundę wygrywa książka. Tak, książka. I mogę zdecydowanie powiedzieć, że ten film nie zachęcił mnie zdecydowanie do przeczytania książki. A skoro już odgadłem zakończenie książki bez jej czytania na podstawie tego badziewnego filmu, no to sorry, ale na tym moja przygoda z tą twórczością, z tą historią się kończy. I cóż, mamy nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy czytaliście książkę, czy oglądaliście film, jak wasze wrażenia. Zapraszamy do subskrybowania kanału na YouTube oraz obserwowania naszych profili na Facebooku oraz na Instagramie. Tymczasem my się wyłączamy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!